Poćwiczmy trochę liczenie pieniędzy. Mamy tu 8 monet. Są to monety obiegowe, używane obecnie w Polsce. Pierwsza moneta, co to jest? To 10 groszówka. Reprezentuje 10 groszy. Tu mamy 20 groszówkę, czyli monetę reprezentującą wartość 20 groszy. Kolejna moneta wygląda trochę inaczej, ale to druga strona takiej samej monety jak ta pierwsza. Tak wygląda 10 groszówka z drugiej strony. Czyli to również jest 10 groszy. Tak samo czwarta moneta to również 20 groszówka, tak jak druga moneta, ale pokazana z drugiej strony. Czyli mamy 20 groszy. Tu jest jeszcze jedna 20 groszówka. Mamy tu w sumie 5 monet. Jaka jest ich łączna wartość? Razem to będzie 10 groszy dodać 20 groszy, czyli 30 groszy. Dodać 10 groszy to razem 40 groszy. Dodać 20 groszy. To razem 60 groszy i dodać 20 to razem 80 groszy. Te 5 monet razem to 80 groszy. Pamiętajcie, że 1 złotówka to 100 groszy, czyli ciągle mamy mniej niż 1 zł. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze zostały 3 monety. Tu mamy 5 groszówkę. Jak widzicie, różni się ona kolorem od poprzednich monet to dlatego, że jest wykonana ze stopów innych metali. Ta moneta reprezentuje 5 groszy. Tu mamy jeszcze jedną 5 groszówkę. Wygląda inaczej, ale to po prostu druga strona. To jest awers, czyli prawa strona, to jest rewers, czyli lewa strona. Czyli mamy tu kolejne 5 groszy. Te dwie monety razem dają 10 groszy i na koniec tutaj mamy 1 groszówkę. Jak się dobrze przyjrzycie, to widać na monecie napis 1 grosz. Na 5 groszówce też jest napisane, ile jest warta. 5 groszy. Na każdej moniecie jest napisane, ile jest ona warta. Czyli tutaj mamy 1. Jaka jest wartość wszystkich tych monet? Musimy to wszystko dodać: 80, 10 i 1. Ile to jest razem? 80 dodać 10 to 90, dodać 1 to razem 91. Suma wartości tych monet równa się 91. Gdyby było to dla Was zbyt trudne dodawać to wszystko w pamięci 10, 30, 40, 60 i tak dalej, to możecie dodać to wszystko metodą pisemną. 10, 20, 10, 20, jeszcze raz 20, dodać 5, jeszcze jedno 5 i dodać 1. I dodajemy pisemnie kolumnami od kolumny jedności w lewo. Ile to będzie? 0 dodać 0. Dodać 0, dodać 0, dodać 0 równa się 0. Dodać 5, dodać 5 równa się 10. I dodać 1 równa się 11. 11, czyli tutaj 1 i tu jedna dziesiątka w kolumnie dziesiątek. 1 dodać 1 równa się 2. 2 dodać 2 równa się 4. 4 dodać 1 równa się 5. 5 dodać 2 równa się 7. 7 dodać 2 równa się 9. Dziewięć. 91. I mamy taki sam wynik jak tutaj poprzednią metodą. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie z większą liczbą monet. Co tu jest grane? Ta moneta tutaj na początku to 50 groszy. Nie występowała w poprzednim przykładzie. Zapiszmy sobie 50 groszy. Tutaj mamy 10 groszówkę, czyli zapisujemy 10. Dalej mamy dwa razy po 5 groszy, czyli 5 groszy i 5 groszy. I jeszcze dwie dwugroszówki. 2 i 2 i 5 jednogroszówek. 1, 2, 3, 4, 5. Każda z nich reprezentuje 1 grosz. Możemy też zapisać, że te 5 ostatnich monet reprezentuje razem 5 groszy. Teraz możemy wszystko dodać. 0 dodać 0 to 0, dodać 5, dodać 5 równa się 10, dodać 2 równa się 12, dodać 2 równa się 14 i dodać 5 równa się 19. 19 to 1 dziesiątka i 9 jedności, dlatego tutaj zapisujemy 9, a tutaj 1. 1 dodać 5 równa się 6 i dodać 1 równa się 7, czyli mamy razem 7 dziesiątek. 7 dziesiątek i 9 jedności to razem 79 groszy. Zauważcie, że mamy więcej monet niż poprzednio, ale są one w sumie mniej warte niż w tamtym przykładzie. To dlatego, że mamy tu dużo monet, które nie reprezentują wysokiej wartości. Mamy tutaj na przykład te 5 jednogroszówek, a w poprzednim przykładzie mieliśmy aż 3 dwudziestogroszówki. Każda z tych trzech monet reprezentuje taką samą wartość jak 20 monet jednogroszowych. Używając tego triku możemy przedstawić większą wartość przy pomocy mniejszej liczby monet. I tak właśnie było w tym przykładzie.